na parking przed czy pod dolną stacją gondoli, a właściwie dużej kolei w Merano 2000 z Merano, z miasta. Dostaniecie się drogą, nie jest jakaś kręta, troszkę pod górę się jedzie, ale to jest tutaj w południowym Tyrolu normalne. Dojazd zajmie Wam od kilku do kilkunastu minut, w zależności od miejsca, z którego będziecie się tutaj wybierać. Mówię o samym miasteczku Merano. Parking no mieści trochę samochodów, spokojnie. Jest tu też przystanek autobusowy. Dowiem się, na jakich zasadach można tu dojechać transportem publicznym, co nie omieszkam Wam później opowiedzieć. A na razie idę zorganizować jakiś bilet, czyli ski pass, ponieważ Merano 2000 nie jest objęte ski passem Dolomity Superski, a jest objęte tutaj ski passem z Doliny Val Venosta, Winszgau, czyli ski passem, no Jacek myśl teraz, Oltler Arena, trudne słowo. Wszystko Wam opowiem, co i jak. Zaznajomienie się z terenem działań, plan sytuacyjny. Mapkę oczywiście potem Wam wyświetlam, jak będzie kącik statystyczny z informacjami o trasach, o cenach itd., itd. A na razie tylko zapoznaję się z tym, co tu słychać. Nie będę specjalnie wymyślał wielu rzeczy, tylko zacznę od pierwszej trasy z tej strony, zaraz przy górnej stacji gondoli. Na stoku jeszcze truksik, infrastruktura wygląda bardzo godnie, nowocześnie. Gondola, którą jechałem, zabiera 120 osób i została wybudowana 2 lata temu. To zresztą widać, że to jest wnówka. Tu mamy elegancką szóstkę, tam jeszcze gondola. Zacnie, zacnie. Skoro ośrodek rodzinny, chociaż większość tras to trasy czerwone, to na początek może dla wielu z Was będzie to mniej atrakcyjne, ale sprawdźmy, jak to wygląda faktycznie pod kątem osób początkujących czy wypoczynku takiego rodzinnego z naszymi pociechami. Jak widać, dla początkujących wszystko dopieszczone, objazdy tych stromszych odcinków czerwonych, objazd oczywiście odcinka czarnego, czarnej dwójki. Bardzo fajnie wszystko przygotowane do takiego wypoczynku rodzinnego. Ja jadąc teraz tą niebieską trasą, taką szerszą nartostradą, spotykam wiele osób idących przez las. Są tutaj wyznaczone ścieżki dla osób spacerujących, zresztą jest sporo takich osób, które tu przyjeżdżają po prostu na spacer. Skiturowcy też tutaj widzę, że mają raj. No bardzo, bardzo fajne miejsce dla tych wszystkich, którzy chcą trochę spokoju. Wszystko fajnie pooznaczane. Są tutaj też tory saneczkowe, można się tutaj pobawić na sankach, jeżeli nam, dorosłym, przyjdzie taka ochota, bo co tam dzieciaki? Niebieska trasa przejechana z prawej i z lewej. To teraz co? Wariant czerwony. Poszukajmy, jak tutaj zjechać takim wariantem czerwonym dla bardziej zaawansowanych.
Przejazd bardzo fajny, jakaś długa trasa. Oczywiście tutaj nie ma wielu kilometrów, ale naprawdę bardzo się fajnie jechało. Tym bardziej, że warunki są po prostu rewelacyjne. Jeszcze pachnąca nowością. A, cudownie. Nowa kanapa. Nowa gondola firmy Doppelmayr. No, Doppelmayr tutaj poszedł trochę po bandzie, bo jest w jaskini lwa. Przecież tutaj Leitner króluje. A tu proszę bardzo. Wszystkie kanapy, gondole i ta taka funkielnówka postawione przez Doppelmayra. No, no, no. Super. Za mną Dolomity, bardzo ładny widok stąd jest i fajnie taka kotlinka gdzieś wysoko w górach położona, totalna cisza, spokój, szerokie trasy, bardzo ciekawy teren narciarski, oczywiście nieduży, nie dla tych, co lubią mieć przed sobą setki kilometrów trasy. To jest dla tych, co chcieliby przyjechać na przykład tutaj właśnie do Merano, przyjechać tutaj na narty, pojechać być może do pobliskiego Valsanales, do Massocorto, do Zulde, skorzystać ze skipasu Ortler Arena. Wtedy to ma sens. Ewentualnie przyjechać tutaj po prostu w drodze gdzieś dalej, spędzić tutaj dwa dni. W Merano, w Merano są naprawdę pyszne wina, świetne restauracje, w kilku byłem, więc serdecznie polecam. Jeżeli będziecie gdzieś tutaj w okolicy, to możecie śmiało tu wpaść, a przy okazji przyjechać tutaj do tego ośrodka, pobujać się trochę, a jak będziecie z rodziną, to myślę, że wasze pociechy będą bardzo zadowolone. Mimo, że to niewielki ośrodek, ale zwróćcie uwagę na infrastrukturę, na całe zaplecze techniczne. Przed chwilą jechałem funkielnówką, gondolą Doppelmayra. Najnowszym nabytkiem, otwartym przed tym sezonem, przed tym sezonem, kilka dni temu. Tutaj Techno Alpin, najwyższe modele armatek. Główna gondola, wypasiony Doppelmayr, 120 osób, oddana do użytku dwa sezony temu. Widać, że ośrodek inwestuje wielkie pieniądze, czyli to się gdzieś tam musi zwracać, bo to się musi wszystko kleić biznesowo. Czy taki ośrodek mały ma możliwość przetrwania? Jak widać, tak. Jak widać, tak, tym bardziej, że ten ośrodek jest bardzo popularny latem, kiedy ludzie tutaj przyjeżdżają, wyjeżdżają do góry i wtedy taka gondola się bardzo fajnie sprawdza, bo mogą przejechać tutaj w ten teren, a tu już pójść sobie na okoliczne górki, na spacery, na jakiś trekking, na jakąś wspinaczkę, a być może na rowery, tego nie wiem. Tutaj można by było nauczyć się historii Doppelmayra. Tu dwójeczka, czwóreczka stara, a tam najnowsza gondola. Fajne miejsce. Jeszcze jak to japoński turysta, pyk, foteczka. Jak patrzyłem na mapę, to po prawej stronie jest czarna trasa. No niestety dzisiaj z niej nie skorzystam, ponieważ będzie otwarta dopiero w weekend, od najbliższego weekendu. Jak widzicie, ratraki jeżdżą, przygotowują. Szkoda, ale to jest jedyna trasa, której tutaj nie przejadę. Resztę wszystkie są otwarte. 90% czy 95% ośrodka. Zobaczycie, jak wygląda. Zresztą tutaj też widać. Rozmawiając z przedstawicielami tutaj ośrodka, dowiedziałem się, że w następnej kolejności
Właśnie te krzesła będą wymieniane. Prawdopodobnie ta stara dwójka będzie wymieniona na nową kanapę. Ale fajna mi się pogoda trafiła z tym opadem śniegu w międzyczasie. To właśnie jak był opad śniegu, bo osoby, które nie oglądały poprzednich vlogów, a tym bardziej moich live'ów, bo to pewnie jakiś czas temu się ukazały na kanale, to nie wiedzą, bo ja jestem w takiej dłuższej podróży. W południowym Tyrolu spędziłem prawie 2 tygodnie. Objechałem całą Sella Ronda, filmy, zapraszam do oglądania filmów z Sella Ronda, z Val Gardeny, z Alta Badia. Odwiedziłem ośrodki Ploze, Gitschberg, Jochtal i byłem w ośrodku Kronplatz, z którego dokładnie dzisiaj rano tutaj przyjechałem. Więc dłuższy objazd. Natomiast w międzyczasie, po wizycie w Val Gardenie, miałem przyjechać tutaj. I akurat pech chciał tak, że wtedy się zepsuła pogoda, ale udało się przyjechać tutaj na sam koniec mojej podróży. Dzięki temu warunki narciarskie są dużo, dużo lepsze, ponieważ spadło kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt centymetrów świeżego śniegu, więc na trasach jest dużo, dużo lepiej. Ten śnieg nie jest taki techniczny, nie jest taki zbity, nie jest taki bardzo twardy. Naprawdę bardzo się przyjemnie jeździ. Jeżeli ktoś tu będzie z Was w najbliższym czasie, mówię tutaj przed samymi świętami, to już chyba nie, bo to tak naprawdę Wigilia w najbliższy weekend. O kurczę, trzeba wracać do domu, Jacek. Ale jeżeli będziecie tutaj na przykład po Nowym Roku, to myślę, że będziecie mieli super warunki. Tu już taki koniec świata. Oj, muszę wymienić te krzesła, bo bardzo długo się nimi jedzie. Co to jest? Kasselberg, 2300 metrów nad poziomem morza. Takie miejsce, do którego pewnie się dochodzi na skiturach. Zresztą dużo skiturowców jest tutaj. Widok bardzo fajny. Tam w oddali widać dolinę Valvenosta, Winschgau. Po lewej stronie, patrząc w tą dolinę, gdzieś tam Zulden jest. Zapraszam na film. A po prawej za górkami Massocorto. Tam jakaś chata na górze jeszcze. Ładny widok, ładny widok. To jedziemy na dół. Jedziemy na dół, może się rozglądniemy za jakimś lunchem. Zobaczymy, co tam podają. To jakaś, nie wiem, tak mi przyszła ochota na Kaiserschmarren. Jeszcze nie jadłem podczas tego pobytu. Może dzisiaj jako danie główne zafunduję sobie Kaiserschmarren. Co o tym myślicie? Ale mimo że chmurki są, to dzisiaj jest naprawdę bardzo fajnie i bardzo ciepło. Powiem Wam, że ciężko się jest ubrać tutaj na narty przez ten tydzień, dlatego że w wielu przypadkach jest inwersja. Tak jak dzisiaj. Jak wychodziłem rano z hotelu, było minus 8 stopni. Jak dojechałem na dół do Merano, było minus 6 stopni. A tu po prostu jest cieplutko. W słońcu nawet bardzo ciepło. Tak zjeżdżam tutaj z tego szczytu i patrzę, co tutaj widać z góry. Kurczę, siatka tu jest. Ale spróbuję Wam pokazać. Jadę i mówię, kurczę, jakiś ośrodek narciarski tam musi być. No bo taki pocięty las w tamtym miejscu, ewidentnie widać trasy. I sprawdziłem na mapach, co to jest. I okazuje się, że to Rheinswald. Bardzo fajny, niewielki ośrodek narciarski. Film możecie zobaczyć na moim kanale. Byłem tam kilka lat temu. Trasy słuszne. Między innymi tam do Pucharu Świata przygotowywała się. Była w tym samym czasie co ja, Michaela Schifrin. Dla tych, co nie wiedzą, absolutny top, jeżeli chodzi o narciarstwo alpejskie kobiet. Także niedaleko stąd jest. A ja wracam na trasy, podziwiając piękny widok na dolinę Winschgau. Ale tu jest cicho. O, super. Po ciężkiej pracy przyszedł czas, żeby coś przekąsić, czyli tak zwany wątek kulinarny Jacka. Niektórzy tego nie cierpią. No co zrobić? To jest jeden z elementów narciarstwa. Coś trzeba zjeść. A jeżeli ktoś lubi wrzucać byle co, to proszę uprzejmie. Ja takich zapędów nie mam. Lubię zjeść dobrze na stoku. Patrząc na budynek, który jest przede mną, widać, że znowu będziemy mieli kontakt z historią. Yeah.
restauracja Weidmann Alm, mimo że tyle lat jeżdżę już w Alpy, zawsze jestem pełen podziwu do tego, że w takich miejscach, gdzieś daleko w górach, wcale nie jakimś bardzo popularnym ośrodku, otwierając kartę w restauracji, czujemy się jak w dobrej restauracji w mieście. Wszystko porządnie przygotowane, wszystko porządnie podane. Tutaj południowy Tyrol moim zdaniem bryluje wśród regionów narciarskich w Alpach. Jestem gdzieś w chacie w górach, a wybór win mam jak w dobrej restauracji w mieście. Co bym nie chciał? A właśnie, jest lagraj jeden, drugi, trzeci. Dzisiaj się zdałem na takie menu dnia. Pan mi tutaj przedstawił, co ewentualnie mogę zjeść, ale stwierdziłem, że to menu dnia, takie przygotowane tutaj na miejscu przez szefa kuchni, uważam, że będzie najlepsze. Więc zobaczymy, będzie to dla mnie i dla was niespodzianka. Wiecie, jakie to jest śmieszne, jak gadam tak do was i wszyscy dookoła się patrzą, co ja robię. Dla mnie to jest normalne, dla osób, które z zewnątrz obserwują faceta, który gada do kija, jak ja to mówię. I jeszcze jedna taka informacja dla tych, którzy lubią spokój. Ledwo zasięg tutaj jest telefonu, już nie mówię o internecie. Bo i tak jatelne już wjechało. Wygląda pysznie. Jeszcze parmezan. Jesteśmy we Włoszech. Chcesz mi chlinkać. Miał być Kaiserschmarrn, ale jednak włoskie jedzenie wygrało. Nic nie rozgotowane, naprawdę dobre. No i mam swój deserek. Dzisiaj zamiast Kaiserschmarrn jest Apple Strudel. Zobaczcie, jaka to jest porcyjka. Każde z takich dań mogłoby być osobnym daniem, które można... A coś, ta kamera mi się dzisiaj krzywi. Które można by było zjeść i być najedzonym. No ale dzisiaj padło na jeszcze deser Apple Strudel, ostatni dzień w południowym Tyrolu, więc dlaczego nie? A tak, a propos, z czym jecie taki Apple Strudel? Ja sobie zamówiłem z sosem waniliowym. A wy z czym jecie? Czy na sotę? Napiszcie w komentarzach oczywiście. Natomiast ja jestem tak zaskoczony dzisiaj ilością osób tutaj. Jak przyszedłem, to w tej sali, w której siedzę, było pusto. Światło nawet było zgaszone. Natomiast teraz jest pełno, na zewnątrz pełno, bo jest dosyć ciepło. Ale to chyba wynika z tego, że ośrodek jest właśnie taki nie tylko dla narciarzy, że jest to dużo osób, które przychodzą z dziećmi, przyjeżdżają, na spacer przychodzą. Przed chwilą szły tutaj dwie panie z wózkiem. Dojeżdżają tutaj tą gondolą, którą ja przejeżdżałem. I jest tu dużo ścieżek do tego, żeby sobie pospacerować. Z dala od miasta, z giełku, w trochę czystszym powietrzu i góry. I jest też dużo ścieżek skiturowych. Dużo śladów skiturowców tutaj widziałem dookoła, więc myślę, że ośrodek jest pod tym względem też bardzo popularny. A że jedzenie bardzo dobre, to dlaczego nie zjeść pysznego jedzenia w górach zamiast siedzieć w domu? Sprawdźmy. Hausgemacht. Dawno tak dobrego strudla nie jadłem. Naprawdę pyszny, delikatny, dużo jabłek, co lubię. Jedzenie było pyszne. Polecam wam. Z zewnątrz to wszystko wygląda tak sobie, można by było powiedzieć, ale niech was pozory nie mylą, bo w środku jest naprawdę raz, że bardzo sympatycznie, a dwa, bardzo smacznie. Idę jeszcze się troszeczkę poślizgać, jeszcze zrobić dla was kilka ujęć o tym niewielkim, jak na warunki alpejskie, ośrodku, ale bardzo ciekawym. Jeżeli nie planujecie jazdy od rana do wieczora na narty, ale raczej planujecie zimowy urlop na zasadzie odpoczynku, trochę pojeżdżania na nartach, trochę, na przykład skorzystania z term w Merano, gdzie są bardzo, bardzo fajne termy. Lubicie kosztować lokalne trunki, lokalne dania, smakować w lokalnej kuchni. To takie miejsca są specjalnie dla was. Jak od razu inaczej się zrobiło, jak wyszło słońce. Zobaczcie, pojawił się błękit. Słoneczko ładnie przygrzewa. Aż szkoda kończyć tą moją podróż po południowym Tyrolu. Jeszcze kilka zjazdów, bo widoki są naprawdę fantastyczne i trzeba będzie się zbierać. Z jednej strony trochę mi żal, że muszę wyjeżdżać, a z drugiej strony cieszę się, bo przede mną kolejne wyzwania. Nowe kraje, których jeszcze dla was nie nagrywałem, bo w ośrodkach, do których pojadę, już byłem. Chociaż nie we wszystkich, więc ta zima zapowiada się naprawdę intensywnie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i namówicie znajomych do oglądania moich filmów. I
afraid that's not up to me. 'Cause when I hear ya sing through my speakers, it's like my mind takes a hold of me. I've tried shutting you off for some time now, but I'm still hearing your voice in my head. Oh, I wish I was more than your fan now, and that your voice came from here in my bed. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones, singing to me. Gondola, którą będę zjeżdżał na dół do parkingu, już właśnie wjeżdża na peron, a to znak, że moja podróż po południowym Tyrolu dobiegła końca. Spędziłem tu prawie 2 tygodnie, cudowne, piękna pogoda, piękne warunki narciarskie, piękne góry. Serdecznie Wam polecam południowy Tyrol i takie małe ośrodki, jak właśnie Merano 2000, jak Ploze, jak Gijsberg, Jochtal. A ci, którzy potrzebują naprawdę wielu tras, no to cóż, zostaje im Valgardena, Alta Badia, Kronplatz i tak dalej, i tak dalej. Filmy oczywiście są na moim kanale, serdecznie zapraszam. To tyle, łapka w górę by się przydała, jeżeli Wam się podobało, zresztą wiecie co robić. Serdecznie pozdrawiam, pamiętajcie o ubezpieczeniach, pamiętajcie o booking.com. Do zobaczenia, cześć.